No, że zaczynamy. Ale inaczej, jak? Inaczej zaczynamy. Napij się i się witamy. Cześć, witamy. Moja żona się wstydzi, nie chce nagrywać. Ale nagramy coś. Właśnie nagrywamy. Dobra, witamy gorąco. Witamy serdecznie. To nasz prywatny vlog numer jeden, pierwszy. Witamy się z wami. Ja mam na imię Adam. To jest moja żona Zuzanna, ukochana. Zuzia, możecie mówić Zuzia, spokojnie. Będziemy wam pokazywać nasze życie, jak wygląda od kuchni, co robimy, jak pracujemy, jak żyjemy, jak wypoczywamy. Nasze dzieciaczki też poznacie. Kiedyś czasem, dzisiaj właśnie są na wakacjach. Ale to na wszystko przyjdzie czas, nie? Chciałaś coś powiedzieć, żono moja? Do widzów naszych? Nie. No, moja żona jest zawstydzona. Słuchajcie, jeszcze raz gorąco witamy serdecznie i dziś pierwszy vlog taki z samochodu, z podróży, gdyż jedziemy wypocząć trochę na miodowy weekend, jak to się mówi. Miodowy weekend. Tydzień. Nie, na parę dni. Jedziemy mianowicie do Istebnej, do hotelu Zagroń i tam sobie pobędziemy. Jak będzie, to zobaczycie, gdyż taka krótka relacja z tego też się oczywiście dzisiaj pojawi. Także tyle tytułem wstępu, moi kochani. Moja żona się śmieje ze mnie. To takie śmieszne? Nabija się. Nie chcę tego robić, a będziemy to robić. Zrobimy to! Wroga, no. Ale mamy wroga. Vloga. Zwiedzać teraz Zagroń. Moja żona znowu jest wstydliwa. Chyba, że coś powiesz w końcu. No nie powie. Po dwóch piwkach powie. W okresie zimowym można na nartach pojeździć, moi drodzy. Za mną wyciąg kanapowy. No i dosyć fajna górka. Jest dla dzieci też orczyk talerzykowy. Wszystko czeka na sezon. Jak widzicie, stoi. Na razie kanapy stoją. Czekają. Górka dosyć spora. Także dla miłośników białego szaleństwa jest też coś na pewno tutaj w okresie zimowym. Z tego, co się dowiadywaliśmy, dla gości hotelowych są jakieś rabaty tutaj odnośnie karnetu. Pożyczalni sprzętu narciarskiego. Także spokojnie można tutaj zimą też sobie poszaleć. Wygląda miło. Przyjedziemy zimą, też coś nagramy. Tymczasem idziemy dalej zwiedzać. Idziemy tutaj zobaczyć mini zoo. Mini zoo park tutaj mają. Zaraz zobaczymy, jakie zwierzątka się tu chowają i trzymają się dobrze przede wszystkim. Trasa orczykowa, niby dla małych dzieci, nie taka mała. Zuzia potrafi sobie zjednywać nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Zobaczcie, zawołała konika i konik wyszedł. No jakiś smutny taki, chyba ma zły dzień. Zresztą jakbym mieszkał w takiej klatce, chyba też bym miał zły dzień.
Cześć osiołku, co tam u ciebie, w porządku? A machnął uchem, że tak, no to spoko. Nie mam nic dla ciebie niestety. To chyba miłość. Tu jesteśmy świadkami teraz. O, można powiedzieć, końskie zaloty. O, jest. Dopadł ją. Ja ciebie. Ale jaja, a tak idzie za nami. No jaja są, to na wierzchu. Ty, a ten idzie tu za nami. No by też. No tutaj jest ewidentna chuć. No, koń zablokował. Umówili się, słuchajcie. Umówili się, koń zablokował wyjście oślicy, a ten osioł tam się przyczaja. To jest po prostu solidarność plemników. Chyba. O, oślica ma minę nie tęgą. Dobra, idziemy, bo się wstydzą nas. Idziemy dalej zwiedzać zoo. Mini zoo. Twój widok. Nie, jak się do niego coś zbliża, to normalnie tak jak wibracje, nie? Widziałeś to? Tak. Aha. O. Tak. Jaką wibrację ma tak. Patrz. O. Jezu, mój teren. Super. Mini zoo po części opuszczone chyba. Trwają prace jakieś wycinkowe tutaj, jak widać. A dla zmęczonych, jak ktoś po prostu przygaśnie trochę, są hamaczki. O, jeden, tam jest drugi. Można się położyć i trochę wypocząć. Wczoraj widzieliśmy tu sarenki gdzieś. Biegały sobie same, na wolności, tam koło budynku praktycznie. No i Zuzia mówi, że one gdzieś tutaj mogą być. Idę poszukać. Przechodzę przez mostek. Tu jakaś siatka porwana, no trochę nie wygląda to jakoś tak idealnie, powiem szczerze. Nie wiem, czy tutaj jakieś prace konserwacyjne trwają. Zwierząt też nie widać. Ale będziemy szukać do skutku. Miejscówka na ognisko albo na grilla. Jak ktoś ma ochotę, może sobie tutaj przyjść. Bardzo przyjemne ławeczki ze stołem, huśtaweczka. Kompleks zagrań i stebna, bardzo urokliwe miejsce, polecam na wypoczynek rodzinom z dziećmi, jako też może wypad we dwoje, tak jak my dziś uskuteczniamy z moją żoną. Jest bardzo sympatycznie, bardzo miło, pokoje przyjemne, mamy dwuosobowy pokoik, pyszne śniadanka w formie bufetu szwedzkiego. Jajeczniczka, kiełbaski, pomidorki itp. itd. Bardzo fajnie. Chodzimy, teraz zwiedzamy. Jest mini zoo. Jest tutaj fajny wodospadzik. Teraz wam to wszystko pokażę. Bardzo ładnie urządzone miejsce. Tu jest jakiś stawik. No i co ważne, do dyspozycji przez cały okres pobytu
mamy wstęp do aquaparku, do którego też was zabierzemy dzisiaj, pokażemy co jak. Nielimitowany dostęp w cenie już noclegu. To jest bardzo dobre. Wychodzimy sobie z pokoju, bierzemy ręczniczek, mamy osobne ręczniczki, zielone na basen. Sympatyczna pani daje nam klucz do szafki i możemy sobie hulać przez cały dzień. Od 9 do 21 jest czynny. Zabierzemy was dzisiaj, jak wspomniałem wcześniej, na basen, tymczasem dalej zwiedzamy. Bardzo przyjemnie urządzony ogród, bardzo fajnie. Tutaj wodospadzik, woda sobie szumi, można przyjść, posiedzieć, odpocząć. A dziś pogoda nie za bardzo taka słoneczna, trochę chmur. Nie wiem, czy nie będzie padać. Ale wczoraj też przyjechaliśmy tutaj na miejsce, to padało, a za jakąś godzinkę fajnie się rozchmurzyło, słoneczko wyszło. Także byliśmy pozwiedzać jeszcze wcześniej, zaraz po przyjeździe. Bardzo sympatycznie. Na pewno wrócimy tu jeszcze z naszymi dziećmi. Być może na narty właśnie, bo jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj też fajna górka. Wyciąg kanapowy, wyciąg orczykowy, talerzykowy. Dla dzieci, które chcą się też nauczyć może jeździć. No my już tam trochę potrafimy, można powiedzieć. Także będzie sympatycznie. Idę dalej. Wypad występny postępuje, moi drodzy. Przebieramy się, idziemy na basen zaraz, zobaczycie. Zapraszamy na basen. Thank you.
grota. Zuzia po saunie, prysznic, a ja idę na leżaczek. Relaksująca muzyczka. O tak. Gwieździste niebo nade mną. Zuzia wchodzi do groty. Sami? No, sami. A co? Jest godzina 20:42. Basen już prawie pusty. Nikogo już prawie nie ma. Do 21:00 tutaj się bawimy. Też zaraz idziemy do pokoju. Wypijemy jakieś piwko i pójdziemy spać. Także na basenie fajnie jest. Zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda. Tu jest jeszcze jeden basen, ale nieczynny był przez cały nasz pobyt. Ale fajny, no na pewno, jak jest pogoda słoneczna, to się dzieje. A my po baseniku. Idziemy gdzie teraz? Na pifo. O, moja żona się odezwała, przełamała. Tak, no. Nagrywam wroga. Przestań, to już z tobą nie kręcimy wroga. Wieczorne piwko po baseniku. Proszę. Dziękuję. Takie piwo nie dobre. To jest ten sokiem jest lepsze. To ja się też napiję. To zdrowie. Siema. Rozpoczynamy kolejny dzień pistewnej. Duzia, tak? Nie. Zaraz idziemy na śniadanko. Dzisiaj mamy dzień dla siebie. Spędzimy go razem. Z kamerą też. Kilka ujęć będzie. Co się stanie, to zobaczymy. Nie mamy konkretnych planów. Pójdziemy pozwiedzać okolice. Pogoda na razie średnia. Mam nadzieję, że się trochę przejaśni. I będzie super. Zobaczymy. To tymczasem. Aha, pawik woła. No, gdzie nam się mija. Idziemy właśnie na spacerek. Podziwiamy tutaj lasy, przyrodę. A tutaj pamiątki narodowe. Ktoś zostawił. O, proszę. Wiadro po farbie, puszeczki. Ludzie po prostu to są. Ach, szkoda gadać. Powiedz coś do tego wroga. Natura dokonała selekcji. Powalone drzewo. Korzeń jest ogromny. Tutaj następne drzewo powalone. Musiało wiać. No nieźle. Mama miała branie przed chwilą. Pan z samochodu chciał mi wyrwać żonę. Może podwieźć. No. Gdzieś? Jednak jeszcze. Tak. Masz urok. Ej, ten budek leci na nas. Patrz, pies nas atakuje, uwaga. Nie zabijaj. Mieszkają. Złoty groń. Patrz. Mieszkają ludzie sobie, babcia z dziadkiem. No mieszkają, no i git, mają fajnie. Złoty groń. Tu byliśmy na nartach zimą. I przyszliśmy tutaj latem właśnie zobaczyć, co tu się dzieje.
czyściutko. Cisza. Wszystko czeka na sezon. Krótkie podsumowanie. Przedstawi Zuzia. Zuzia? Zuzia się tylko cieszy. No, reasumując, bardzo przyjemny pobyt, chociaż krótki, dwudniowy. No, ale niestety obowiązki zawodowe nas zmuszają, żeby już wracać do domu. Ale chyba nie był to nasz ostatni raz w tym miejscu. Zabierzemy naszych chłopaków i przyjedziemy jeszcze. Nakręcimy następnego wroga może z kompleksu zagrań Wistępnej. Tymczasem to wszystko w tym pierwszym odcinku. Kręcimy wroga. Cześć, nara.